Jestem niezmiernie szczęśliwy, że Górnik Łęczna może dać trochę radości i uśmiechu dzieciom, szczególnie tym dzieciom chorym. Stąd nasza obecność tutaj przed dziecięcym szpitalem w Lublinie. Chciałbym, żeby te misie, ta nasza akcja charytatywna przyniosła wiele radości, uśmiechu dzieciakom i no, żeby znalazły jak najlepsze prezenty przy łóżku, pod choinką, w miarę możliwości. Także no, oby naszym dzieciom, szczególnie tym najbardziej potrzebującym, te święta minęły w zdrowiu, w spokoju. Chciałbym, żeby w rodzinnej atmosferze i temu ta akcja służy, żeby wywołała trochę szczęścia i radości na uśmiechach i w dzieciach, u dzieci ze szpitala dziecięcego w Lublinie. Pobyt dziecka w szpitalu jest trudny zawsze, a szczególnie kiedy przychodzą święta, kiedy dzieci powinny być w domu, kiedy powinny być rodziną, ale także i otrzymywać prezenty, bo to jest też nieodłączny element dla dzieci naszej tradycji. Natomiast trudny jest czas, ale cieszymy się, że dzieci nie będą czuły się tak jak w szpitalu, tylko w takiej rodzinnej atmosferze ktoś do nich przyjdzie, ktoś im podaruje prezenty. I to jest ważne i cieszymy się bardzo i dziękujemy wszystkim, którzy przekazali upominki małym pacjentom. Dzisiaj one trafią, część po świętach pewnie. I mamy nadzieję, że chociaż troszeczkę osłodzimy i Państwo przede wszystkim, sponsorzy i osoby zaangażowane Wielkiego Serca osłodzą ten czas dzieci w szpitalu. Przyjechaliśmy się do szpitalu, takie akcje, jak nasze kluby Górniku Łęczna. Pomagamy tego dzieci, które są w szpitalu na takim momencie życia. Nie jest fajne taki moment życia, dzieci siedzą w szpitalu, się święta, nie może być swojej rodziny. I dzięki temu górników przyjechali do szpitalu. Może na chwilę czasu zrobić taką miłość na tego dziecku i chciałbym powiedzieć na każde dziecko posłać wesołe święta, wszystkiego najlepszego nowego roku i tego dziecku rośnie jak najbardziej szybko, zdrowie, sądnie i 2021 oni dużo biegną z boisku.